Przed cukiernią stoi facet z facetką, szmata pod ryjem. I teraz wyobraźcie sobie, przed cukiernią, czyli skoro mają ciastka w ręku, on ma ciastko w ręku, ciastka, to znaczy, że był tej cukierni. I tam są dwie pary drzwi, czyli cztery razy musiał dotknąć klamki. Rękoma takimi, o, nieuzbrojonymi. I on wpierdala ciastku tak jak ja. Odrywa kawałek tego ciastka i swojej babie, czy tam babie obok stojącej daje w ryj i ona żre mu z ręki, rozumiecie? No? Kurwa. To jest robactwo do potęgi drugiej, kurwa. Noszą pod ryjem, na ryju te maseczne szmaty, a to normalnie dotyka klamki, gdzie każdy taki zdrowy, chory, czy na gruźlicę, czy na jakiegoś kurwa innego syfa, dotyka to, co się przenosi drogą kropelkową. Kurwa, no po prostu, dlatego dzisiaj chcę wam pokazać, dlaczego mamy taki prymityw, taki lumpen proletariat, takie robactwo w narodzie. A, film nakręciłem, słuchajcie, puściłem go przed chwilą, że te chujowe czasy już nie wrócą, czyli z lat 90. i 80. Bo to były chujowe czasy, jeśli chodzi o ryby. Dobre to były przed wojną i po wojnie, kurwa. Potem to już był syf, a teraz to już w ogóle nie ma, kurwa, o czym mówić. Owszem, można wpuścić do stawku 10 metrów na 10. Mucha, no nie dam się, bo mi tutaj opierdol, potem tam ci do gomika coś rzucę. No. 100 ryb czy 200 i będzie dużo ryb. No ale takie ekosystemy to trochę, jak Wisła, jak Odra, jak Narew, to troszeczkę, nie? Pomijam czasy potopu szwedzkiego, rozbiorów, stanę na czasie II wojny światowej. W czasie II wojny światowej wymordowano nam praktycznie inteligencję. Potem, po II wojnie światowej, tą inteligencję aż do dnia dzisiejszego, ta inteligencja jest spychana na margines życia każdego, społecznego, politycznego każdego i również do dzisiaj jest mordowana. Powiedzmy, że zostało kilka procent, tak? Dobra. To jest polska inteligencja, która została. Tak? A tutaj w skali o, to takie kółeczko, to jest każde takie kółeczko. Tu jest 5 kółeczek, a tu jest 95. I to jest robactwo. To są śmiecie. To są śmiecie, które przyjęły wszystko w Polsce. Od rządu, poprzez sądy, aż skończywszy w każdej dziedzinie. Sztuka, wszędzie, nawet w medycynie. I to ta swołocz, która pozostała, a oczywiście najbardziej była tępiona inteligencja niepodległościowa. To była w okrutny sposób, tak przez jednych, jak przez i drugich, czyli przez hitlerowców, jak i bolszewików. I ten śmieć, on nic nie czytał, on w ogóle nie, tylko żar, srał i dymał. I oni się częściej dymali niż normalni ludzie, bo to wiadomo, bo normalny człowiek to nie ma czasu, znaczy nie ma czasu, ma mniej czasu, ma więcej, że tak powiem, potrzeb i się realizuje w pewnych rzeczach, a ta swołacz tylko żarła, srała i się kopulowała. Parzyła, bo to kurwa nie kopulować to nie pasuje do tej swołoczy. I to się strasznie rozmnażało. Ta cała swołocz. To się tak rozmnożyło, że dzisiaj uważam, i cały czas mordowała, tłamsiła, pacyfikowała tą inteligencję. Do tej pory to robią. I mordują też. I to się już tak rozrosło, to już jest taki wielki wrzód, że tego, nie wiem, czy tam zostało tej naszej inteligencji z tych, powiedzmy, 5% jakiś promil. To cała ta swołocz to jest prawie 100% społeczeństwa. I dlaczego tak jest, jak jest? Bo rządzi, że robactwo jest wszędzie. Wszędzie. Mam nadzieję, że ten poglądowy rysunek wyjaśnił Państwu, dlaczego mamy tyle robactwa. I dlaczego jest tak, jak jest. I nigdy się tutaj nie zmieni, bo to robactwo cały czas się rozmnaża, pleni. To robactwo cały czas wymyśla jakieś zoofilie, jakieś w ogóle cuda. Wszystko robi odwrotnie. Zboczenia hołubi, gloryfikuje jako świętość. Rzeczy cnoty, rzeczy ważne, Bóg, honor, ojczyzna, dla nich to jest właśnie, dla nich to jest robactwo. To, co się teraz zaczyna dziać na całym świecie, nie tylko w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. Wznowiłem teraz druk swojej książki, mojej Polski. I patrzę, tam zabłąkała się. Moja Polska, mówię, za 20 zł? Kurwa, nawet stara cena taka. No, ale mówię, dobra, może i to nowa? Zamówiłem, mówię, nie będzie mi tam jedna książka po internecie chodziła za połowę ceny. Przychodzi książka o takim tytule. Tylko tutaj, słuchajcie, w takim kolorze, taką czcionką, tylko inny autor. Też na biało napisany. Autor z nacji faryzejskiej. Poza tym nawet i ta czcionka moja to... Dobra, ale no co będę, no co... Ja nie jestem tego, żeby latać po sądach, nie jestem sferem. Proszę pani, kurwa, proszę pani! No i piszę do firmy, która mi przyda tą książkę. Ja zamawiałem książkę Piotra Kozłowskiego, a nie kogoś z nacji faryzejskiej. No dobra, to mi 15% kurwa ten chcieli dać. Ja mówię, ale nie chcę kurwa nawet z dopłatą tej książki, kurwa no. No dobrze, to pan przyśle. Patrzę, że mają dwa adresy i pytam, czy mam przesłać książkę na ulicę, powiedzmy hipotetycznie, Piździchową 13? A oni mi kurwa odpisują, nie, proszę przesłać książkę na ulicę Piździchową 13. Kurwa, rozumiecie? Zresztą kurwa po prostu, no to kurwa to jest jakiś w ogóle, ja nie wiem, kurwa. Tłumaczę mądremu Rafałkowi, kurwa, to jest fajny film, Ślepnąc od świateł. Nie mówię, zagrał tam, kurwa, Frycz rolę życia. Dla mnie stał się najlepszym obecnie polskim aktorem. Nie przepadam za nim, ale zagrał rolę. Jeszcze była jedna rola, szwagra Romka, tego świra, kurwa, co tak... Krajewski, aktor. Natomiast to Rzadki, on taki drugoplanowy zagrał, ale zagrał to rewelacyjnie. I mówię, a mądry Rafałek mówi, o, oglądałem skróty na YouTubie, nie będę oglądał, bo to głupi. No to co będę z nim, no co będę z nim rozmawiał? No kurwa, no ludzie, no. No i co? Obejrzał film. No fajny, fajny. No te skróty to, tak, raczej mówimy, że będzie chujowe. Dobra, nie dyskutuję. Ale mówi, ty do mnie mówi, i tam nie gra Ferency, tylko Frycz. Przecież ja nie mówiłem o żadnym Ferency, madamie, tylko o Fryczu, kurwa. No nie mówiłeś o tym. No i w końcu na drugiej nie pisze, no, ja napisałem, nie? Ale fajnie zagrał Ferency. O, widzisz. No, kurwa, po prostu wmawiają mi rzeczy. Kurwa, jak ja tego nie lubię. Wmawiają mi rzeczy, które ja, kurwa, nie ten. No ludzie, no. O, kulturalne. Teraz film właśnie puściłem dzisiaj. Jakieś lepek, jakieś takie rapki, takie średnie. I napisałem, że to chujowe czasy. Że lata 89 to chujowe czasy. W Polsce już nigdy nic się nie zmieni. Z opowieści ludzi przed wojną. To były ryby. Masę życia spędziłem na rybach. I nikt mi nie powie, jakie były ryby w latach 70., 80., 90. i dalej. Jeżeli ktoś mi pierdoli, że ryby są, tylko człowiek nie potrafi ich złowić, czy coś tego, to wiecie co? I kurwa, najlepiej to mówią ci, którzy cały czas siedzą na plenum, kurwa, w papierach, no. To nie są ludzie wody, to nie są wędkarze. Raz na jakiś czas, kurwa, weźmie wędkę, żeby pokazać. I oni siedzą na plenum, kurwa, tylko w papierach i oni się, kurwa, na tym znają. Ach, kurwa. A na argumenty ludzi, którzy całe życie spędzili nad wodą i obserwują, to mówią, że jesteście kretynami. Mili, jest dramat. Jest dramat na każdej półce. W każdym przedziale. jak w ogóle my możemy żądać, bo to my jesteśmy suwerenem, od państwa czegokolwiek, skoro to państwo chce przyjąć 1 milion uchodźców z kraju, który zablokował tabor kolejowy? My z carem powinniśmy przejąć ten kraj na spółkę w rekompensacie. A Maliniak z Michą Ryżu i z Balbiną przyjmiemy tu. No to ja proponuję, żeby Maliniak, Micha Ryżu i Balbina, każdy z nich wziął do ręki tryzub, nóż rzeźniczy i siekierę. I tak, przychodzi jeden, no to Balbina mu nóż rzeźniczy. Przychodzi drugi, no to Micha Ryżu mu tryzub. Przychodzi trzeci, no to ten trzeci, no Maliniak czy tam siekiery. I tak obsłużyliby 1 milion sztuk, które wchodzą do Polski. Kurwa, o czym my mówimy? Przecież o tym był film dokumentalny. O pedofilach. O pedofilach w całej Polsce. O pedofilach na dworcu centralnym. Kurwa. I do dzisiaj, to już parę lat minęło od tego filmu, i do dzisiaj ludzie wymienieni jako pedofile w tym filmie nadal, kurwa, w telewizji występują. Jako mędrcy. Kurwa, nadal w telewizji ludzie występują wymienieni przez Wojtka Sumińskiego jako mordercy ponad 20 osób. Ze służb specjalnych, tak. Znaczy mordercy ze służb specjalnych, nie to, że... Tak. I skarb państwa okradziony na kilkaset miliardów. Dlatego ja mówię, to nie ma możliwości. Kurwa. Kobieta musiała wyjść po lekarstwa, bo bym umarła. I prokurator zażądał od niej 2 lata. Dostała rok. Odsiedziała 5 miesięcy z morderczyniami. Bo złamała kwarantannę. A tu pedofile, gwałcący dzieci, mordercy ze służb specjalnych nie mają nawet zarzutu. O jakim państwie my, kurwa, mówimy? Pułkownik Sienkiewicz to w ogóle, tak jak on to określił, to za delikatnie. Wiecie, że ja wolę podać łapę psu niż rękę robactwu, kurwa? Dostajesz 1500 zł, masz tu pasy, i o 3 w nocy czy o 2 w nocy wyprzedzasz, czyli jedziesz szybciej od człowieka, a nikogo nie ma na 100 km kwadratowych, tylko te pasy i 2 samochody i milicja stoi i cię łapie i dostajesz 1500 zł i 10 punktów karnych. Tymczasem niektórzy, kurwa, z faryzeuszy mogą, kurwa, rozjeżdżać kobiety na pasach, staruszki, które za chwilę umierają, a sądy ich uniewinniają, kurwa, no. O jakim, kurwa, my państwie mówimy? Czy wy nie rozumiecie, że to, kurwa, jest... Kurwa, to hitlerowcy by, kurwa, na coś takiego nie pozwolili, kurwa. To, co rządzi nami, to nawet nie jest robactwo. Bo jakby nie było, to słuchajcie, takie skurwa... ludobójcy Niemcy. Oni pobierali kontyngenty, na przykład na Wołyniu też. No i przychodzili, a ludzie mówią, zarżnęli nam nawet zwierzęta, nawet psy nam zarżnęli. Znaczy, no, wszystkich tam zarżnęli, nas akurat nie było. My nie jesteśmy w stanie zrobić wam kontyngentu. Bo oni nam wszystko zabrali, pozarzynali, którzy byli w miastach, we wsi. Ktoś tam z nas ocalał i nie ma nic. To ci hitlerowcy, kurwa, wyposażali Polaków w karabinki jednostrzałowe, żeby się bronili przed tą swołoczą. A wy myślicie, że, kurwa, obecni, którzy mówią, my jesteśmy, kurwa, rządem polskim, to by nas, kurwa, mówię, prędzej wyposażą ich w tryzuby. Ktoś tam może nie tyle lekko ogarnięty, ale mało pijący, bierze meneli, bezdomnych tego, oni tam tłuką tego, leją tam się tego i tam wpłacają im pieniądze. Popatrzyłem, słuchajcie, na tych ludzi. No jest to typowa patologia, która, no ja to, no wiecie co, co oni by u mnie mieli. Po prostu poszliby do mułu pracować i tyle, no. Który by tam przeżył, to przeżył, który nie to. Wiadomo, poszedł na narządy. Słuchajcie, ale ja patrzę na tych ludzi, na tych meneli, a to już jest taki, no prawie najniższe menelstwo. Srają, szczają pod siebie, jak się nachlają. No oni są dobrze ubrani, ale oni nie są ubrani tak dlatego, że oni są ubrani, tylko on ich ubiera, ten człowiek. On im daje tam żryć, pizzę, jakieś parówki, wódę, piwo. No, no nie tak, tylko spuszki, to wiadomo. Oni tam się tłuką, tu wyłamują, tam jeden, to zawały są, no, poważnie. Jakiś mener sra, jakiś mener się zeszczał, ty zeszczałeś się. A mener mówi, no ale się nie zesrałem. A jakby do menera powiedział, ty zesrałeś się, no ale się nie zesrałem. No to właśnie tego typu. I powiem wam, oglądam, no jest to typowa patologia. No ja lubię w ogóle sprawy psychodeliczno-psychiatrologiczne i powiem wam, że troszeczkę uczę się tego i czasami wystarczy mi parę sekund i dużo wiem o człowieku. I powiem wam, że tam wśród tych meneli tam nie ma czegoś takiego jak udawanie. To wszystko wychodzi im tak jakby z serca naturalnie. Dla mnie te menele, oni są 100-kroć bardziej warci niż ta cała swołocz, która mówi, że jest która mówi, że jest naszymi reprezentantami w każdym zakresie. To oni i tak są 1000-krotnie bardziej warci niż ta, kurwa, nie sięgnę, niż ta swołocz, która została właśnie przyjechała między innymi na tych ruskich czołgach i która też była tutaj rodzima, która za czasów Niemców kolaborowała z Gestapo, a po wyzwoleniu, w cudzysłowie, kolaborowała, szła do UB pracować. 200 000 zamordowanych Polaków przez ostatnie 2 lata. Bo wynaleźli sobie, kurwa, zarazę, który już dawno był. Który już dawno, od 50 lat jest znany u zwierzątek. Prawda, Musiu? Nie liczy się w ogóle człowiek. Liczy się tylko pieniądz, papier, plenum i pierdolenie głupot dla nich. No widzicie, co zostało z naszych. Jakieś 2 promile i to jak gdzieś coś, to od razu jesteśmy wyśmiewani przez tych skurwysynów, którzy jeszcze nie tak dawno, czyli niecałe 80 lat temu, mieli jednego czarnego zęba, kufajkę, walonki, zamiast paska to mieli snurek, śmierdziało im z mordy gównami, śmierdziało od nich spermą, bo to gwałciciele byli, szczochami, gównami. Dzisiaj oni mają garniturki, ło. Wszystkie zęby zrobione, ło. A i kurwa na tle biblioteki występują, ło. Co prawda są tam, kurwa, książki, które nawet, kurwa, no nie zasługiwały, ich autorzy nie zasługiwali na to, żeby zostać wybatorzeni, kurwa. Nie powinien się narodzić w ogóle, ale to jest inna sprawa. Dołączył do brygady RR, czyli Rutek Rapa. 3. postać dołączyła. No, niespodzianka. Robimy mu fetę. Bo tak jak powiedziałem, do końca będziemy walczyć. Kurwa, wiem, że i tak nic z tego nie będzie, a jednak będę walczył. Wiecie dlaczego? Będę walczył, bo nawet jak jedną osobę w życiu odrobaczę, czy uda mi się go po prostu wychować na Polaka, to będę dumny z tego. A już nie jedną osobę odrobaczyłem. Pamiętajcie jedną, jedyną zasadę życiową. Będziecie mieli, kurwa, tysiące doradców, kurwa, adoratorów i będą was głaskać tego, jak będziecie coś mogli, czegoś, gdzieś coś albo pieniądze mieli. A i tak zostaniecie, kurwa, sami. W ekstremalnych warunkach. I dopiero wtedy, kiedy już będziecie na przykład wygolaszeni, kurwa, z pieniędzy, albo się czarne chmury nad wami sklecą, to wtedy zobaczycie, kto przy was zostanie. W tą niedzielę znowu ma padać. No, bo żeśmy odwołali ostatnio właśnie z grubą rybą odcinek. No bo tak jak mówiłem, robimy internetowe grube media. Ściągamy do siebie wszystkich. No są wyjątki, które nie będą miały wstępu, bo to są... No, kurwa... Mówię Tłuściochowi jakiś czas temu. Chodź, zrobimy program w internacie o najsłynniejszym kłusolu w Polsce. A Tłuściok mówi: ja mam ciotę spod pachy. No i kurwa... O czym, kurwa, tak? To jak on mówi w takiej sytuacji, tak? To jaką sytuację ekstremalną się zachowa? Zresztą to była druga już jego sytuacja ekstremalna. Kiedy się spierdolił w nach. I z takimi ludźmi? Kurwa! Ja z robactwem się, kurwa, nie zadaję. I dożyliśmy czasów, kiedy pedofile stoją na przedzie państwa i wyobraźcie sobie, na przykład Maliniak potrafi, kurwa, rozmawiać z pedofilem, kurwa, pedofil, który pracował w oświacie i, kurwa, został złapany, kurwa, na pedofili i musiał wypłacić rodzinie $2,5 miliona, kurwa, w ogóle, ale jaka, kurwa, rekompensata za pedofilię w ogóle, kurwa. Ja bym się w ogóle nie pierdolił z nimi. Co innego jest chory psychicznie. No to trzeba go bez klamek zamknąć i chuj, nie wypuszczaj tego na całe życie. Co innego jak jest świadomy pedofil. Normalnie bierzesz rękawiczkę, nie mówię, że ja, ale ktoś do tego uprawniony. Łapie go za jajca, on tam jest trzymany przez dwóch tamtego i użynasz mu jajca, kurwa, no. Przeżyje, no to przeżyje. Nie przeżyje, to nie przeżyje. I puszcza się go, kurwę, no. No i tyle. A nie tam jakieś, kurwa, 15 lat procesu. A to tego, a to na niego tata ksycał. No to on może teraz być pedofilem. Ło! Ale dziadek, pradziadek mu się psyśnił i pogroził palcem i on dlatego tu się realizuje tak, kurwa. Ło! Mili, to, że ja wiem, że nic już z tego nie będzie. Bo jest tak potwornie zepsute, tak potwornie opanowało robactwo państwo. I to już jest po prostu... Ale to nie jest jeszcze w ogóle nawet 1/2 tego, co będzie. Bo zobaczcie, co chcieli zrobić. Pan Kaczyński, Lex Confident, no chciał wprowadzić ustawę taką typowo stalinowską, że wszyscy na siebie będą kablować. Pójdziecie do, kurwa, 4 desek, kurwa, no, jakichś może dębowych, a może jakieś tego i chuja, nie ma trumna kieszeni i się nad waszymi, kurwa, jeszcze będziecie ciepli, a się będą, kurwy, za włosy, za wasze pieniądze, kurwa, znaczy wasz spadek, kurwa, rżną i po sądach chodzi. I co wam te pieniądze, że, kurwa, te robale, które po was pozostaną, to będą się łapać za, kurwa, za włosy, za po sądach, śmądach, kilka, kurwy jedna. Bo takie spłodziliście, kurwa, robale. Robal spłodził robala, kurwa. Taki albumik. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Piękne, co? Zobaczcie. Piękne. A, zobaczcie, no przecież. I teraz, zanim wam powiem, o co chodzi, to wam pokażę jeszcze wcześniej. Zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie. Nie wiem, czy tutaj... No. Zobaczcie. Zobaczcie. No kurde. No zobaczcie. I teraz zobaczcie. No kurczę, no to co mam powiedzieć? No po prostu piękno. Zobaczcie. No piękno przyrody, piękno. No zobacz, Boże, Boże, no Boże, no po prostu, no Boże, no Bóg takiego pięknego by nie stworzył, no. Zobacz, Matko Boska, no bo zobacz. O Jezus. I teraz wiecie, czym się różni człowiek od robala? Robal widzi te piękności jako przynęty na ryby, a człowiek widzi to jako piękny twór. Nieważne, czy to stworzony przez Boga, przez ewolucję, przez jakąś inną siłę, no przez siłę. To nie ma w ogóle znaczenia. Kurwa. A robal będzie widział tylko, żeby zabić taki piękny twór i żeby złowić rybę, żeby zarobić na niej, albo żeby zeżreć i się zesrać. Tym się różni robal od człowieka. Do czego była taka kurwa śmieciara, taka kurwa szmata. I tam człowiek, ona się z tego zaczęła wyśmiewać. Kurwa, z naszych narodowych tradycji jakowskich. Niech jej ziemia, kurwa, nasrać na jej grób, nasrać. Dinozaur nasra na jej grób żadziochą, kurwa. Albo kurwa płetwal błękitny. Czy to śmieciara, kurwa. I że takie kurwa... tyle tlenu, kurwa, zabrała w mordę jebana śmieciara nam. Czy jak można, kurwa, z ludzi, którzy, kurwa, byli wieszani, kurwa, przez hitlerowców, kurwa, na haku i po 3 dni umierali w bunkrach. Młode dzieciaki po 18-20 lat. I, kurwa, ona się z tego wyśmiała. No, kurwa, w dupę jebane. No, kurwa, śmieć na ruskich czołgach z palinami do tej pory śmierdzi. Miliony takich kurek mamy. Oni tam po wojnie około 200 000, 200–250 000, to też potworna armia. I to, co Hitler nie mógł zrobić w ciągu 6 lat, to te kurwy w ciągu 3 lat załatwiły, te kurwy z 250-tysięczną armią, kurwa, no. Armia krajowa, która by w ciągu tygodnia rozpierdoliła całą tą, kurwa, komunę tutaj. Ale siła śmiecia radzieckiego, nawet i tak potężną armię, no nie ma, gdzie ludzi kupa, tam Herkules dupat, nie ma. Tym bardziej jeszcze gwałciciele, pedofile, mordercy, kurwa, sadyści. Jeszcze tych Ukraińców mieli za pomocnych. I objęli piedestały, urzędy i do dzisiaj łożądzą. Wszędzie są. No to spójrzcie w ogóle na te lineatury, no spójrzcie na te twarze. Spójrzcie, oni do tej pory nie mają jeszcze, nawet ci najbardziej takich bosach, no, w tych takich najlepszych garniturkach, koszulkach, ogoleni tu, tego, kurwy są u tych kosmetyczek, wszystko. Oni do tej pory jeszcze mają te geny takich, kurwa, nie chamów, ale no chamów też, ale tych takich, kurwa, takich swołoczy. Bo czasem jak są, wiecie, no 80 lat prawie, no to wiecie, no to kurwa jest ewolucja straszna, to jest kilka pokoleń, kurwa. Ale do dzisiaj jednak śmierdzi od nich tymi spalinami radzieckimi, kurwa.